Cześć, witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejny odcinek Layers of Fear. Ostatnio wiem, że nie doszliśmy do studia, jak to sobie zakładałem przed rozpoczęciem nagrywania. Ale no niestety, ta szafka jest bardzo długa. I na sam początek mamy miły akcent krwi. Czy to wszystko jest tego warte? No właśnie, czy to jest warte? Łapki w górę oczywiście, zostawcie pod tym filmem. Bardzo was o to proszę. Ponieważ to zachęci mnie do nagrywania następnych bardzo fajnych. To mnie nie wys... To już mnie wystraszyło. Te kroki. Oczywiście łapa w górę zachęci mnie do nagrywania kolejnych filmików, a wy będziecie mogli odblokować kolejny odcinek. Jakieś dzikie rzeczy tutaj. W ogóle fajnie nawet. Fajnie to jest skonstruowane. No przepraszam was, no. No. Musiałem. Kto, co tutaj jest? Nawet nie chcę wiedzieć. Jaka szafa zajebiaszcza? Co mamy? Co my tutaj mamy? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Do czego to jest? Do czego to jest? Cześć, księżniku. Co? To jest lekarstwo tatusia. To łagodzi ból, gdy tatuś źle się czuje. Nie dotykaj tego. O Boże, ja... Czekaj, przepraszam. Przepraszam. O co chodziło? Tego się pewnie dowiemy później. Znaczy pewnie... Jego córka to wypiła. Tak, nie wiem dlaczego, ale mam takie jakieś dziwne przeczucie, że ona to mogła wypić. Dlatego on miał taką dziwną reakcję. Kałka! Demet! Fucking Demet! Właśnie po to przydają się pieluchy. Co? Czy dobrze słyszę? Znowu to cholerne echo. Łańcuch w ogóle w jakimś strasznie dziwnych miejscach chce. Niewolników trzyma? Co to było? Tam ktoś... Jezus, myślałem, że tam ktoś stała, to tylko skrzynki. Jakieś pudła, coś. W ogóle straszny bajzel mają w tym domu. I znowu trafiamy do... Do tego samego rozgałęzienia. Cały czas naciskam Alt, jak chcę biec, ale to już przyzwyczajenie niestety z CS-a. Bo tam na Alcie się wolniej chodzi. A więc jesteście bardziej dokładniejsi w CS-ie. Ktoś coś powie. Można zapalić światło, bo... What the... Jak przyjemnie, jak milutko, jest zajebiście w tej grze. Bez nadzieja, ja już tak dłużej nie mogę. Równie dobrze mogę malować połamanymi łapami. Koniec? Tak, to koniec. No i dlaczegoś to światło cholera zgasiło, no. Nie mogę go zapalić. Tak trochę cienko.
Lampeczka zgasła. Zgraliśmy kolejne drzwi, których tutaj... To jest za mną. Nie, to... Wszystko wróciło do normy? Wszystko wróciło do normy? Już nie będzie strasznie? To już widzieliśmy. Już nie będzie strasznie? Teraz nawet nie wiem, którą mamy godzinę, bo mi się niestety telefon rozładował. I teraz widzę tylko zegar taki analogowy, a nie wiem, o której zacząłem nagrywać. Więc teraz na oko tak mniej więcej będę. Nie zatrzymał się, dziękuję. Ja wolałem, żeby tam się zatrzymało nawet. Czego tam mruga? Czego tam mruga? Tam ktoś idzie. Właśnie. Ja się nie patrzę tam. Ja już jestem na to gotowy. Nie da się skakać. O kurde, spadamy, spadamy. Pomocy. No ja wam mówię. Jesteśmy za windą? W jakimś dziwnym miejscu jesteśmy. Byśmy byli na boku windy? Bo na... Aha. Tutaj coś się nam otwiera? Nie. Aha, chyba musimy psuwać, haha, śmieszne słowo, te kraty, którymi się pali światło. Dlaczego? Coś spada, nie, ja wolę stąd spierniczać, to szybko. Ale niewygodnie. Aha, już? Wszystkim? Wszystkim? Nic strasznego. Ten odcinek wcale nie jest straszny. Ten odcinek wcale nie jest straszny. Ja się tylko tak panicznie boję tej gry. Stary zegar. Na starych przyszedł. Już nie ma biednych myszek. Zegar zeżar je naraz. I znów tylko mierzy czas. Człowieku, lecz się. Mówię serio. No to było dosyć dziwne. Nie wiem, wierszyk to jakiś był dla... Kto tam jest? Kto tu jest? Kto tu jest? Kto tu? Kto tu jest? Witam panią, to nikogo nie ma. Nie, ja stąd spierniczam, nie. Jestem na to gotowy. Chyba to każdy już wie. Jest tak cholernie straszne, że... Nikogo nie ma. Ale my tam musimy iść przecież. Ja się tam nawet nie patrzę. Czy myślicie, że się odwrócę? To nie, nie odwrócę się. Żartowałem. Musiałem się odwrócić. I teraz się... Zgubiłem. Jakby nie, chwilunia. Nie. Jest głębia ostrości, jest. To jest dziwna książka. Mruga i on, co może... No bez jej, że możemy czytać, nie? Telefon dzwoni, ale... Halo, gdzie jest ten telefon? Nikogo tutaj nie ma.
Nawet lepiej. Odezwij się do mnie. Czemu nie chcesz ze mną rozmawiać? Co? Co? Pfepfu. Co to było? Jakieś są dziwne napisy. Dzikie. Okej. Okej. Spoko. No właśnie i... Taka jest straszna. Nie, ale tak serio to... O, 363. Myślałem, że 666 będzie. Ale jednak nie. Zapalimy sobie tą latarkę. Sufit jest w porządku. Tutaj coś dziwnego jest, no ale dobra. Nie główmy... Nie głowimy się nad tym. Jak się mówi? Nie wiem, ja już jestem zmęczony. Ja dzisiaj dla was już jeden odcinek nagrałem. To jest już drugi. Gi? Okej. Alright. Deja vu. Powiedzcie tylko, że nic na mnie nie wyskoczy w tej grze, to... Ktoś znowu coś śpiewa. Jeśli byście mi powiedzieli, że w tej grze nic... Na cholerę! Od kiedy? Jak? Przecież my nie wchodziliśmy po żadnych schodach! Aha, no spoko. Tylko... Nie widzimy... Stóp. Nóg znaczy naszego. I mamy... Telefon. Obiecałeś! Kolejny numer możemy wpisać. Czy by to był ten sam? Trzy... Cholera. Sześć... Trzy... Nie. Co się otworzyło? Numer? Wrócony. 853. To było bardzo duże wyzwanie. Jak to było? 8... 5... Ty... Ajej... 3. No! O cholernie. Co to jest? Co jest? Ja tylko w to wszedłem, przepraszam, ja nie chciałem. To nam nie pomogło. Ale teraz mamy kolej. Tutaj możemy wejść, tylko dlaczego to nam się zamknęło? To nie jest rozwiązanie. Nigdy nie było. Nigdy nie będzie. Aha! Błagam, powiedzcie, o Jezu, gra się przeksywiła. No przepraszam, no nie chciałem. Gra na mnie tak wymusza, no przecież te drzwi się nie mogą zamykać. Tutaj? Coś jest? Jest, halo. I numer musimy tam znowu wpisać, bo już nie pamiętam. Nie, nie musimy. Aj, się znowu same zamknęły, no nie wyjdziemy stąd. W odpowiednim momencie. I piękne, dobry. O! O! Żeby to coś z góry nam teraz na ryj nie spadło. Tylko... Co my mamy? W ogóle to siema. Tylko co my mamy tutaj teraz w ogóle zrobić, bo nie za bardzo wiem. Nie zamykajcie się. Tutaj chyba coś słyszałem. Nie. Dziecko. 3, 5, 4, tylko... Gdzie my mamy to wpisać? O! Fajnie. 3, 5... 4. I co? I c ja tam nie wchodzę. Nie żartuję. Musi.
Musimy, ja pierdzielę. Dobra, na... No i fajnie. Te ściany tak nie wyglądały. Wiecie tylko, że to nie spadnie. Nie? Burza jakaś. Tylko... Ktoś mi... Aha. Nie no, spoko, nie? Z tym, że ja tutaj nie za bardzo... Dead? Dead? Błagam, powiedzcie, że nie. Mój telefon dzwoni. Kompletnie nowe pomieszczenie, jakby się wydaje. Chociaż nie. Sufit jest normalny, spadliśmy tutaj przed chwilą. Tutaj jest coś wypalone. Sugujesz na to. No to wszystko. Wow. Spoko. Spoks. Zamknięte. Bo nie można stworzyć prostej, strasznej gry. Trzeba wszystko utrudniać. Wszystko trzeba utrudniać. Tutaj chyba coś było? Nie, to już widzieliśmy. Jakieś ordery on miał, więc... Jest prawdopodobieństwo, przynajmniej ja tak sądzę... Czego to się nie chce zamknąć? Czy tam coś jest? Tu coś jest? Nie, tutaj nic nie ma. Ale wyjąć się tego chyba nie da. Zawsze ta niepokojąca cisza, gdy zapalam te światełka. Jest. To nas nie przygniecie. Więc nie wiem za bardzo, co my mamy zrobić tutaj, teraz. W obecnej naszej sytuacji. Oj, coś jest. Potrzebowałem czegoś, co pozwoliłoby wetknąć jakiekolwiek doskonałości. Palec. Małem palca. Drobałem go. Poszło łatwiej niż nogą. Obmyłem. Czy uda mi się to zrobić? Jakiś psychopata to jest! Serio? Okej. Sufit nam się podwyższył w ogóle. No i co nam się stworzy? Co nam się stworzy? Pamiętam, jak się cykałem tego odgłosu, jak po raz pierwszy. Coś nam się już tworzy. Okej. Tutaj to coraz bardziej zaczyna przypominać jego żonę. No, nie zamykaj się. Palec drąbany. Na kartce coś się zmieniło? Nienawidzę cię. Nawet teraz. Musisz się czuć zagubiony, osamotniony, bezradny. W końcu zdaję sobie sprawę. Zawsze będziesz kluczowym elementem. Wciąż istnieje sposób. Dokończ go. Tak, no ten obraz mi zaczyna. Tego krzesła tutaj nie było. Nie ma pensji ani lalek. Jest coraz lepiej. Gra mi się zaczyna podobać. Bo już nie ma takich w cholerę strasznych rzeczy. Mam nadzieję, że tutaj nic nie będzie, ale to mi się nie podoba. Ha, 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 ha. Są obrazy jakieś znowu, prawdopodobnie jego. Metodą prób i błędów. Aha, czyli to jest chyba podzielone na ogólnie na rozdziały. Dobra, i to by było na tyle, więc poutrzymajcie się do następnego odcinka. W następnym odcinku będziemy prawdopodobnie działać metodą prób i błędów, więc do zobaczenia następnym razem i zostawcie łapkę w górę.